Jak to się stało, że ten projekt trzyletni został skrócony? No tak naprawdę, e, tak jak powie, pan powiedział, tak, czyli miałby być trzyletni i tak i tylko mm, dlatego się na niego zdecydowałem w momencie, kiedy od razu zadzwoniła, że wydawało się wtedy, że jest to bardzo rozsądny projekt na mocnych filarach e, oparty i ludzie, którzy rozmawiali ze mną, którzy Wyznaczali pewne zadania do realizacji. Chcą, żeby ten klub się rozwinął i przede wszystkim to, co mnie przekonało, to nie działanie tu i teraz, czyli od hasło odra ma awansować już w następnym sezonie, bo byłoby to w takich warunkach organizacyjnych i finansowych po prostu bardzo trudne, wręcz niemożliwe, albo przypadkowe. Natomiast miał być to projekt trzyletni. Ale jak to w piłce niestety bywa, projekty sobie zakładamy, a kluby są bardzo niestabilne, niestety. Jeszcze w większości w Polsce zależą od, od kilku czynników, od finansowania przede wszystkim, tak, budowanie budżetu klubu, i okazało się, że po roku zmienia się wiele w klubie, tak? Jeden ze sponsorów się nie wycofuje, ogranicza swoje środki. Zmienia się struktura właścicielska za chwilę, tak? To inny podejmuje decyzje. My jesteśmy na pewnym etapie przebudowy zespołu, który został założony, tak, w tym letnim okienku, jacy piłkarze mają przyjść. I wchodzimy w kolejny etap, z czego pojawiają się zagrożenia, chociażby wynikowe, że na w pierwszej części sezonu może nie do końca się to zgadzać, i ten splot wielu wydarzeń spowodował, że decyzje były podjęte takie, a nie inne, i, i okazało się, że projekt, który miał być trzyletni, skończył się po ponad, ponad roku, ale dzisiaj już jest inny prezes, jest inny właściciel, inna struktura organizacyjna, inna filozofia, więc zobaczmy, jak niestabilne okazało się. To, co zakładaliśmy sobie na trzy lata.